Serce nie sługa, ale służyć człowiekowi musi. W Starogardzie Gdańskim jak co roku odbył się Dzień Serca. Dzień Serca to wspólna akcja przede wszystkim Kociewskiego Centrum Zdrowia, Starostwa i OSIR-u, ale mamy też OPP, Młodzieżową Radę Powiatu. I to jest taka okazja, żeby się przebadać, a później zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, dla swojego serca, które jest traktowane tutaj symbolicznie, bo badamy też cukier, ciśnienie. Jestem dumnym, niepalącym, na wpół wyleczonym palaczem i naprawdę czuję się dużo lepiej i moje serce dzięki temu też zyskało. I to jest coś, do czego chcielibyśmy przez takie akcje namawiać naszych mieszkańców. Akcja Dzień Serca pomaga w łatwy sposób sprawdzić aktualny stan naszego zdrowia. W życiu człowieka jest wiele czynników, które mają negatywny wpływ na serce. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już 30-latkowie pracują na choroby serca. Są to osoby, które są zestresowane, zapracowane, prowadzą bardzo mało aktywny fizyczny tryb życia. To one przyczyniają się do tego, że zwiększają odsetek ludzi z zawałem serca poniżej 45 roku życia. Dlatego właśnie ta akcja, propagowanie zdrowego trybu życia, możliwość wykonania pomiarów ciśnienia, glikemii, zrobienia dzisiaj EKG, no i zachęcenie do tego, żebyśmy chociaż w minimalnym stopniu korzystali z aktywności fizycznej. Najważniejsze, by robić krok w kierunku poprawy zdrowia i przebadać się. Ci, którzy skorzystali ze specjalistycznych badań, mogli również zasięgnąć porad lekarza. Bo jest sporo ludzi, widzę, i jednak każdy stara się sprawdzać swoje serce i cholesterol i cukier. Tu się przychodzi, od razu można na poczekaniu ciśnienie zbadać, ciśnienie, echo serca i cukier, nie? Wszędzie powinno się takie coś organizować w Polsce, w Starogardzie. Warto sprawdzić, bo to wiadomo, tutaj są fachowcy i można zobaczyć, czy rzeczywiście jakieś przewidywania swoje są właściwe. Serce mamy tylko jedno, dlatego warto pamiętać, aby o nie zadbać. Polecamy również zobaczyć. Powiat starogardzki, 79. rocznica nazistowskiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim oraz 10-lecie Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.